Super, słychać, cieszę się bardzo. Okej. Witam również, witam tych, którzy 2 tygodnie temu spotkali się ze mną na webinarze Scratch dla zaawansowanych, ale witam też wszystkich tych, którzy są tutaj pierwszy raz. I 2 tygodnie temu obiecywaliśmy z Krzysztofem Jaworskim, że będziemy nadal nadawać z Sulejówka, czyli z tego miejsca, gdzie byliśmy 2 tygodnie temu, a to wszystko dlatego, że świetnie było mnie wtedy podobno słychać w tych momentach, kiedy był internet. Natomiast nie, dzisiaj nie witam Was z Sulejówka, witam Was z Krakowa. Dzisiaj bardzo wietrznego i takiego trochę nieprzyjemnego, ale mam nadzieję, że za to będzie trochę lepsze połączenie internetowe. No i kilka spraw organizacyjnych. Czat, jak zawsze, jest moderowany, obserwujemy Wasze wpisy. Jest ze mną Ania Świć, która będzie dzisiaj moderować ten czat. Witam jeszcze raz wszystkich, dobry wieczór. Miło, że jesteśmy w tak licznym gronie, jest prawie 100 osób. I nie czat będzie nagrywany, tylko webinar będzie nagrywany, tak jak każdy inny. I wrzucimy to nagranie do pliku z webinarami. I czat też jest moderowany, tak, do pliku z nagraniami. Ten plik widzicie właśnie teraz, ten link widzicie na czacie, także on będzie już pewno jutro, pojutrze dostępny. I tak jak diagnozowałam 2 tygodnie temu, mamy tutaj bardzo różnorodną grupę. Grupę osób, które są z mistrzami kodowania już od kilku lat, kilku edycji. Natomiast są też osoby takie nowe, takie nasze świeżynki. I postaram się dzisiaj też dostosować te moje pomysły i te moje projekty do wszystkich. Ja wstępnie się umówiłam z osobami, z którymi spotkałam się 2 tygodnie temu, że dzisiaj zajmiemy się listami, dlatego że są takim obszarem mało używanym, że zajmiemy się definiowaniem nowych bloków i jeszcze tak sobie myślałam, że dobrze by było troszeczkę poczarować z dźwiękiem. Nawet nie z kategorią dźwięk, a z dźwiękiem, który jest odczytywany z mikrofonu komputera, dlatego że też fajne, ciekawe, śmieszne rzeczy można za pomocą takiego jednego bloczka zrobić. Jako, że ja jestem gaduła, to trzeba mnie dyscyplinować, musimy już przejść do roboty. Ja tylko jeszcze powiem tym osobom, których nie było 2 tygodnie temu, że zajmowaliśmy się, dziękuję mistrzowie kodowania, właśnie o to mi chodziło, takie dyscyplinowanie. No i 2 tygodnie temu zajmowaliśmy się grą Space Shooter. To taka gierka, w której statek kosmiczny strzelał laserem do przeszkód. Widzę, że Hania napisała, że ten projekt Kosmos, to rozumiem, że chodziło o ten projekt Space Shooter, czy zacina się ta gra. Powiem Wam, zerkałam do niej jeszcze parę razy później i no nie miałam takiego problemu, ale odezwijcie się, jak to tam Wam, czy sprawdzaliście i jak to poszło. Ewentualnie, jeżeli czas pozwoli, to zerkniemy sobie jeszcze do tego skryptu, żeby wszystko było jasne. Natomiast jak na razie, to może przejdźmy sobie do tych list. I powiem Wam, że przygotowując się na ten webinar, ja zerknęłam na stronę Scratch Meet Edu w poszukiwaniu jakichś ciekawych projektów z wykorzystaniem list. I troszkę się zaskoczyłam, zdziwiłam, dlatego że naprawdę listy są rzadko używane. Są rzadko używane i zazwyczaj są używane tylko i wyłącznie w jednej, przy jednej sprawie i o tej sprawie dzisiaj będziemy mówić. Natomiast zanim zapomnę, Ewa napisała, że znowu przerywa. Mam nadzieję, że to jest jednostkowy problem. Czy mogłoby się parę osób odezwać, czy słychać mnie dobrze? Jest ok, dobrze, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Już widzę, że jest tak.
że jest w porządku, oprócz paru osób. Słuchajcie, zanim zapomnę, już bym prawie, że zapomniała. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie list i o projekty bardzo mocno matematyczne, ale fantastyczne, naprawdę, takie no, robiące wrażenie, to bardzo serdecznie polecam Wam konto, kanał na Scratch.edu prowadzone przez naszego kolegę, trenera Michała Demskiego, dlatego że Michał robi tam rzeczy niebywałe. Łatwo znaleźć sobie to konto, trzeba po prostu w wyszukiwarce wpisać Smolec, dlatego że tak się nazywa, ja może to wpiszę na czacie. Okej. I na tym koncie tej szkoły Michała rzeczywiście powstają rzeczy no, niebywałe, tylko polecam tutaj, żeby przede wszystkim matematycy tam zerknęli, dlatego że Michał też jest matematykiem i on czaruje w Scratchu z wykorzystaniem list. Naprawdę bardzo ciekawe pomysły. Słuchajcie, ja natomiast na sam początek chciałabym Wam zaprezentować, zaproponować projekt niesamowicie prosty, ale bardzo na czasie. I ja na tym projekcie omówię, o co w ogóle z tymi listami chodzi. W związku z tym, ja przepraszam, jeszcze tylko powiem, Ewo, widzę, że piszesz, że nic nie słychać. Mnie to naprawdę bardzo niepokoi, natomiast tutaj musi chodzić o połączenie, o Twoje połączenie internetowe, dlatego że widzę, że reszta nie ma raczej problemów z tym połączeniem. Mhm. Tnie się, słychać. Słuchajcie, piszecie tak, tnie się, słychać super. Jest super, dawno tak nie było. No tak to jest po prostu z internetem. Dobrze, no to w takim razie przydałoby się chyba udębnić mój ekran. I przejdziemy sobie tutaj. Mam nadzieję, że widzicie teraz wnętrze Scratcha i takiego Mikołaja i choinki. Ja widzę kawałek czatu, także mam nadzieję, że coś tutaj ktoś się odezwie, że... No ale tak, chyba udostępniłam ekran. I teraz tak, tak jak powiedziałam, projekt bardzo prosty, ale już co nieco list pokazuje. Słuchajcie, niedawno były Mikołajki, dzieci pisały listy do świętego Mikołaja, oczywiście w tych listach to się pojawiało 1500 próśb. No ale Mikołaj, wiadomo, nie może wszystkiego dać. Co powiecie na to, gdybyśmy stworzyli sobie listę prezentów, które Mikołaj ma przy sobie? I Mikołaj w tym projekcie zapytałby użytkownika, nas, dziecko, zapytałby, no, czy byliśmy grzeczni, dlatego że no, przydałoby się, żeby tylko grzeczne dzieci i grzeczni ludzie w ogóle dostawali prezenty. I jeżeli potwierdzilibyśmy, że tak, byliśmy w tym roku grzeczni, to wtedy dostalibyśmy jakiś prezent z listy. Nie dostalibyśmy wszystkich prezentów, tak być nie może. To za dobrze by było, tylko Mikołaj sam wylosowałby sobie jakiś jeden element z tej listy. Projekt spóźniony może o parę dni, ale wiecie, święta przed nami. Proszę się nie martwić, na razie jest projekt dotyczący prezentów, ale za chwilę zrobimy projekt dotyczący tego, jak zdobyć pieniądze na prezent. No to tak bardzo szybciutko będę tworzyła tutaj niektóre rzeczy takie już proste, oczywiste. A i jeszcze chcę powiedzieć, że ten projekt jest autorstwa kolejnego naszego trenera, tym razem Agnieszki Rudzik-Sawickiej. Ja troszeczkę ten projekt zmodyfikowałam, ale tak to jest jej dzieło, czy dzieło jej uczniów. No to słuchajcie, chciałabym, żeby Mikołaj najpierw tam powiedział jakieś ho, 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 a później, no nie wiem, może nam się zapytać, jak mamy na imię, ale już za chwilkę zapyta nas, czy byliśmy grzeczni, czy byliśmy grzeczni w tym roku.
Teraz tak, Aniu, bardzo Cię proszę, żebyś wpuściła kogokolwiek na czat, jakąkolwiek odpowiedź, bo ja teraz nie widzę tego okna czatowego i ja nie wiem, czy Wy mnie słyszycie. Więc proszę, żeby cokolwiek zostało wrzucone na czat. Tak, Wiesia pisze, że tak, cudownie. Mhm. To jest okropne, tak mówić tylko w jedną stronę i nie wiedzieć, prawda, nie mieć tej... Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Dziękuję bardzo, dziękuję Ania. I dziękuję Wam wszystkim. No to dobrze, to słuchajcie. Mikołaj powie, pozwolicie, że niektóre rzeczy naprawdę przejdę szybciutko, dlatego że nie ma się co nad nimi tutaj rozwodzić. Mikołaj powie ho, ho, ho. Po czym, no niech może zapyta, jak mamy na imię. Pamiętacie, gdzie to było? Pamiętacie. Może zapyta po polsku. Jak masz na imię i będzie czekał. No i wtedy chciałabym, żeby zadał drugie pytanie. Żeby zadał pytanie, na przykład ja bym wpisała Ania. O, tradycję musi stać się zadać. Proszę Państwa, drodzy moi, ja się nie przedstawiłam, ja zawsze się nigdy się nie przedstawiam. Nazywam się Ania Jędrzyczko i jestem trenerką mistrzów kodowania i polonistką w szkole podstawowej. No dobrze, nie wiem, czy kiedykolwiek się przedstawię na początku. I teraz tak, chciałabym, żeby zadał drugie pytanie i żeby to pytanie brzmiało, czy byłaś, czy byłeś, nie wiem, może grzecznym uczniem, niech to będzie projekt dla naszych uczniów, czy byłeś grzecznym uczniem Marku, Stasiu i tak dalej? Czy w bibliotece jest taki Mikołaj, bo jakoś go nie widzę? Słuchajcie, ten projekt jest sprzed roku. To wiedziałam, że to pytanie się pojawi. Ten projekt jest sprzed roku i ja wiem, że na stronie Scribmit.edu w wersji online jakoś przed świętami zostaje wrzucona cała kategoria świąteczna. I tam są reniferki, bałwanki, znaczy bałwanek to chyba jest zawsze, ale są właśnie Mikołaje, śnieżynki i inne takie rzeczy. Ja nie wiem, czy już są te duszki bożonarodzeniowe, natomiast kojarzę, że zawsze robili, że przed świętami pojawiały się takie. Także Hanna, jeżeli piszesz, że jeszcze ich nie ma, Kasia też potwierdza, no to zapewne one będą. Mikołaja będziecie mieć, bo oczywiście tradycyjnie prześlę Wam wszystkie projekty, które realizowaliśmy, będziemy realizować na tym webinarze, także Mikołaj jest, ale już Agnieszka ratuje się tym, że pobrała Mikołaja z jakiegoś pliku zewnętrznego, oczywiście tak też można zrobić. Wracamy. Mikołaj ma zapytać, czy byłeś grzecznym uczniem Marku i pytajnik. W związku z tym będziemy musieli skorzystać z tego, o czym mówiliśmy już dwa tygodnie temu. On zada pytanie, ale tutaj w miejsce tego what's your name musimy znowu zrobić, jak ja to mówię, ten tort wielowarstwowy. Na szczęście tych warstw tym razem nie będzie zbyt dużo. Musimy z klawiatury wpisać, czy jesteś, czy byłeś grzecznym uczniem. Potem ma się pojawić ta zmienna, która jest przechowywana w bloczku odpowiedź, w błękitnym bloczku z czujników odpowiedź. No i jeszcze, żeby wszystko było tak jak trzeba, przydałby się pytajnik na końcu. W związku z tym ja wezmę połącz hello i what, ale wstawię sobie jedno w drugie. I teraz tak, tutaj do tego pierwszego wpiszę to pytanie. Czy byłeś grzecznym uczniem? Przecinek i spacja. Przypominam, spacja musi być, żeby nam się wyrazy nie zlepiły ze sobą. Co damy do drugiego, do pola w miejsce hello? Kto mi powie? Odpowiadam. Już. Pewnie. Pewnie, Albert. Odpowiedź. I na końcu... super. I na końcu tutaj wpisujemy pytajnik. Ciak, dajemy to wszystko tu. Powiedz ho, 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 zapytaj, jak masz na imię, a później zapytaj, czy byłeś grzecznym uczniem. Odpowiedz...
Dobrze, nie byłabym sobą, gdybym już teraz nie sprawdzała, jak to działa. Zielona flaga. No bardzo nam to mała, ho, 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 jak masz na imię. Ania, czy byłeś, o, tutaj, żeby to obejść, bo wiecie, byłeś grzecznym uczniem, Ania. Uczniem to ja mogę być, nie muszę, tutaj ta forma też odpowiada, ale to byłeś mi nie pasuje. Ja to sobie zmienię, jakoś trzeba sobie radzić, ja to sobie zmienię na jesteś. Czy jesteś, to taki do dziewczyn i do chłopaków. Bardziej uniwersalny. No dobrze. I teraz tak. Mamy w zasadzie dwie możliwe odpowiedzi, prawda? Mamy tak albo nie. Zakładamy, że może te dzieciaki będą odpowiadać szczerze, więc ktoś napisze, że nie był. W takim razie musimy zrobić jakiś warunek, co jeżeli odpowiedź będzie równa tak, a co jeżeli odpowiedź będzie równa nie. Biorę w związku z tym tego podwójnego krokodyla, jak ja to mówię, mamy jeżeli to i w przeciwnym razie. I pierwsza sytuacja, dziecko odpowiada, że tak, było grzeczne. Czyli odpowiedź z tego ostatniego naszego pytania, przechowywana pod tym bloczkiem, będzie się równała tak. Jeżeli odpowiedź będzie się równała tak. Ja to przepraszam te wszystkie osoby, które już mają dość słuchania tego, ale będę to zawsze powtarzać. W tych bloczkach tutaj, w tym, no, jeszcze na momencie wyciągnę, naprawdę uważajmy na to, żeby tam się żadna spacja nie pojawiła. Dlatego, że wiecie, że wtedy nam się to wywala, spacja też jest znakiem. I ja to mówię wszędzie i na każdym szkoleniu, i ostatnio byłam w Łodzi, też mówiłam grupie, że tutaj nie może być spacji, po czym sama te spacje zrobiłam. Więc pamiętajmy o tym, żeby uważać, co się tu wpisuje. I teraz tak, jeżeli odpowiedź będzie równa tak, no to trzeba by było, żeby ten Mikołaj powiedział, to no nie wiem, wylosuję ci prezent, albo powiem ci, jaki dostaniesz prezent, albo po prostu powie, w tym roku dostaniesz. I teraz potrzebuję mieć listę prezentów. My tej listy jeszcze nie mamy i teraz ją będziemy sobie tworzyć. Lista to zbiór zmiennych. W związku z tym przechodzimy do pomarańczowej kategorii dane i klikamy utwórz listę. Proponuję, żeby ta lista nazywała się prezenty. Tutaj nie mamy jakiegoś problemu, jeśli chodzi o to, czy to jest dla wszystkich duszków, czy tylko dla jednego duszka. Więc od razu zaznaczam tak. No i pojawiły nam się nowe bloczki. Pojawiły nam się nowe bloczki. Ja trochę teraz o tych bloczkach opowiem i opowiem o tym, co nam się pojawiło na scenie. Lista jest w lewym górnym rogu, aczkolwiek my ją możemy przesuwać. Poza tym możemy zmieniać jej rozmiar. Możemy ją rozsunąć w zasadzie na całą scenę. I ona jak na razie jest pusta. Jakie tutaj są możliwości? Po pierwsze, my możemy wpisywać do tej listy w dwojaki sposób. To znaczy, pierwszy nasz sposób jest taki, że w lewym dolnym rogu mamy plus. I kiedy ja kliknę na ten plus, to będę miała możliwość wpisywania elementów tej listy. Ale też do tego służy ten pierwszy bloczek, dodaj think do prezenty. Dodaj jakąś rzecz, dodaj element do listy prezenty. Tym razem zrobię tak, że ja tym plusem wpiszę prezenty i powiem Wam za momencik, jaka jest różnica pomiędzy tym bloczkiem a wpisywaniem takim z klawiatury. No to dobrze, słuchajcie, Ania, bardzo Cię proszę, wyłącz moderację, czekam na propozycję 7 fajnych prezentów. Piesek, książka, lalka, tablet musi być, klocki Lego, dobra, wyjazd na Hawaje, PSP, łyżwy, Lego, łyżwy, robot. Dobra, coś już wpisuję. Będzie tradycyjnie książka. I teraz wpisałam książka, klikam kolejny plus. Robot. Dobrze. Wyjazd na Hawaje, tak? Hawaje.
Święty spokój. Kasiu, to wiesz co, to wydaje mi się, że to raczej dla tych starszych użytkowników. Dron, ale wy macie po prostu wypasione te prezenty. Dajmy coś jeszcze. Lalka, bo ktoś mówił lalka. Tak tradycyjnie trochę, co? Lalka. A ja bym jeszcze piłka. Miś. Rózga, Witek, super. Napiszę rózga. Rózga. Niech będzie. Jeju, aż tak. Skarpety muszą być. Dobrze, skarpety. Ok, mamy listę. Mamy listę 7 elementów. Niewychowawcze. Leszku, mówisz o tej rózdze, tak? No, ale wiesz, tak trochę z przymrużeniem oka, zostawmy. Książka, robot, Hawaje, lalka, piłka, rózga oraz skarpety. No dobrze, stworzyliśmy sobie listę. I teraz tak, jeżeli ja bym zapisała sobie ten projekt, wyszła z niego, ale byłby gdzieś tam na tym moim koncie, albo byłby na moim komputerze, to tak wpisane elementy zawsze tutaj będą. Zawsze tutaj będą. Więc przy takich sytuacjach, kiedy na przykład tworzycie projekty, nie wiem, do losowania szczęśliwego numerka, tak zwanego w szkole, albo kto ma być pytany, albo coś takiego, to jak najbardziej można byłoby skorzystać z tej możliwości, żeby raz na stałe wpisać sobie tutaj i tyle. Ale równie dobrze można by było pod zieloną flagą powiedzieć, że mamy, i użyłabym tego pierwszego bloczka, mamy dodać książka do prezenty, robot do prezenty, Hawaje do prezenty i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak. Wydaje mi się, że chyba dobrze by było, gdyby ta lista prezentów była niespodzianką. Znaczy, żeby te prezenty były niespodzianką, czyli dziecko nie wie, jaki ma wybór. Może to by też było dla naszego świętego spokoju, jak to chyba pisała Kasia, no bo jak się dowie, że były do wygrania roboty czy tam Hawaje, a dostało skarpety, to będzie płacz. W związku z tym zróbmy tak, żeby zaraz po kliknięciu zielonej flagi ta lista się nam ukrywała. Ostatni blok to ukryj listę prezenty. Dam tutaj ciach. Nie ma jej. OK. No i teraz tak, wracamy do programowania tego naszego Mikołaja. Ten Mikołaj powie, nie wiem, to świetnie. I tam w tym roku dostaniesz wyjątkowy podarunek, po czym wylosuje element listy. Dobra, no to szybciutko. Tutaj, jeżeli odpowiedź równa się tak, to on powie, to świetnie. W tym roku dostaniesz wspaniały prezent. Prezent. Już muszę sobie zmniejszyć. Prezent. Może niech to mówi jakoś troszkę tam dłużej. Przez 5 sekund. Po czym mógłby jeszcze momencik poczekać. Stopniujemy napięcie. Dziecko przebiera nóżkami. No i teraz on musiałby powiedzieć twój prezent to i wylosować sobie coś z listy. Więc na pewno użyję klocka powiedz, ale muszę też użyć znowu tego klocka połącz, tego zielonego bloczka, dlatego że z klawiatury za momencik wpiszę twój prezent to, natomiast z tej grupy listy wybiorę sobie jakiś tam element. Więc ciach, połącz hello i word. Tutaj wpisuję twój prezent to, dwukropek, spacja. Natomiast w miejsce, w to drugie pole, dam znowu coś z list. I tutaj, moi drodzy, jest taki bloczek, który się nazywa element pierwszy z listy.
Ja go włożę tu, ale my nie chcemy, żeby on zawsze wybierał elementu pierwszego z listy, tylko żeby, uwaga, klikam tutaj na tę listę rozwijalną, żeby wybierał element losowy z tej listy prezenty. Za momencik będę sprawdzać, jak to działa, ale jeszcze bardzo szybko dokończę tutaj skrypt, to znaczy, jeżeli dziecko odpowie, że nie, nie było grzeczne, no to proponuję, żeby Mikołaj powiedział, nie wiem co, postaraj się bardziej. Ciach. I to jest w zasadzie gotowy skrypt. Sprawdźmy najpierw, jak on działa. Lista jest niewidoczna, ho, ho, ho. Jak masz na imię? Ania. Wpisuję tak. No to teraz minuta prawdy. Twój prezent to książka. No i cieszymy się, lub mówimy, czemu nie robot. Ale no tak to będzie działać. Ja jeszcze na momencik wrócę tutaj do tej kategorii listy. Popatrzcie jeszcze, jakie są możliwości. My za momencik będziemy tworzyć program już dla nas, dla dorosłych, dla rodziców. Trochę a propos tych prezentów. Ale tak, o tym bloczku dodaj think do prezentu już mówiłam. Możemy też usuwać jakieś elementy z listy i to może być usunięcie pierwszego elementu na liście, ostatniego albo wszystkich elementów. Przyda nam się coś takiego. Teraz ktoś zapytał, czy może pokazać się wówczas duszek książka? Oczywiście, że może się pokazać duszek książka. Trzeba byłoby go wpisać i do tego trzeba by było w tym miejscu, w tym powiedz, połącz twój prezent to i element losowy, losowy element z listy, trzeba by było każdemu temu elementowi przypisać jakąś wartość. To znaczy powiedzieć, że 1 równa się tablet i 2 równa się, to by były nasze zmienne, 2 równa się coś tam, 3 równa się coś tam, po czym nadawalibyśmy komunikaty. Więc jeżeli program wylosowałby 1, wtedy nadałby komunikat książka i wtedy duszek książka otrzymywałby ten komunikat i z pozycji ukryj robiłby pozycję pokaż. Tak to by trzeba było chyba obwarunkować, żeby było wiadomo, który element jest który. Tak mi się wydaje, jeszcze myślę sobie. Tak, i tym bloczkiem byśmy to też mogli załatwić. Jeżeli element 1 z listy równa się coś tam, to trzeba by było przypisać poszczególną wartość na tej liście, kolejność na tej liście poszczególnym tym przedmiotom. Teraz myślę sobie, możemy spróbować to zrobić, ale proponuję, żebyśmy to zrobili dopiero w momencie, kiedy skończymy te nasze pomysły. Ja mam dzisiaj dość napięty plan, ale jeżeli będzie jeszcze tyle czasu, mamy godzinę, to spróbujemy to zrobić. A jeżeli nie, to ja też mogę usiąść do tego trochę później i w tych waszych całych w paczkach do was może pójść też takie rozwiązanie. Teraz tak, można wstawiać tym bloczkiem, mam nadzieję, że go teraz widać, można wstawiać jakiś element na konkretną pozycję w liście. To jest coś innego niż ten pierwszy bloczek, dodaj element do listy. Tutaj już pokazujemy, w którym miejscu ma się to pojawić. Teraz, ten bloczek już omówiłam. Czasami przydaje się bloczek długość prezentu, znaczy długość listy, dlatego że na przykład mamy powtarzać coś tyle razy, ile jest elementów w liście. Wydaje mi się, że dzisiaj nie będzie takiego projektu. Natomiast tego bloczka na razie nie będę omawiać, dlatego że przyda nam się za moment. Słuchajcie, zrobimy sobie coś troszeczkę teraz dla rodziców i dla tych, którzy muszą o tych prezentach myśleć, no bo mówicie, że bogaty Mikołaj, no dobrze by go było czasami wspomóc finansowo i dlatego też zrobimy sobie teraz taki bardzo też krótki i przyjemny projekt,
który będzie być może pomagał nam zdobyć tę kasę na te prezenty. Zawsze mi się marzyło, żeby mieć jakąś taką machinę, która mi powie, które liczby mam skreślić w lotku. No i tak się składa, że jak najbardziej Scratch może za nas to zrobić, czyli zrobimy sobie taką maszynkę do losowania 6 liczb w lotku. Potem możecie je obstawiać. Jeżeli by ktoś wygrał tą 6, to może się pochwalić, że to dzięki temu, że był na tym webinarze, prawda, i że się dowiedział, jak to zrobić. Będzie nam bardzo przyjemnie wszystkim. No i może coś z tego wyjdzie naprawdę przyjemnego. Przejdę sobie teraz do offline'u. Dobra, no i robimy teraz w takim razie projekt, w którym będziemy losować 6 liczb z jakiegoś zakresu. Pozwolicie już, że może nie będę zmieniała tutaj tła ani duszka, bo myślę, że to jest zbędne. Chciałabym skupić się na listach. W związku z tym proponuję, żebyśmy zaczęli, może tym razem, nie wiem, kiedy duszek kliknięty, zamiast. A zaraz, ja sobie jeszcze przejdę na momencik do, przejdę sobie do, tutaj sobie przejdę. Czy ktoś ma jeszcze jakieś sprawy, jakieś pytania, czy powinnam jeszcze pokazać skrypt do Mikołaja? Dlatego, że już przechodzę do kolejnego elementu, a może się okazać, że jeszcze są tutaj jakieś problemy. Widzę, że Ania wyłączyła moderację. Możecie teraz... Wszystko jasne jest? Mhm. Poproszę o skrypt Mikołaja. Oczywiście już daję. A jeszcze ktoś... dobra. Jeśli chodzi o wielkość liter, to z tego, co kojarzę, to ona nie ma żadnego znaczenia. Może zmniejszę ociupinę i to wygląda tak. To jest skrypt Mikołaja. Prześlę wam to mailem. Mam nadzieję, że tutaj jest wszystko jasne, dlaczego to tak działa, jak działa. OK. Przechodzimy w takim razie do maszynki Lotto. Podpowiedzi ma znaczenie wielkość liter. No dobrze, to jeżeli ma znaczenie wielkość liter, ja wierzę, ale tak sobie po prostu chcę sprawdzić. Można nie, Ania. Tak. Napisałam wielką literą i powiedział mi to świetnie. W tym roku dostaniesz wspaniały prezent. A nie można samych przedmiotów uznać za zmienne. Ale te przedmioty są zmiennymi, dlatego że lista to jest jakby w jednym miejscu ileś tam zmiennych. Więc troszeczkę nie za bardzo rozumiem, o co tutaj może chodzić. Czy chciałabyś stworzyć ileś tam zmiennych, tak? Dajmy na to 7 różnych zmiennych. Takie mam wrażenie. Czekam na odpowiedź. Doczekam się na odpowiedź, może tak. Dobrze, to ja powolutku będę kontynuować moją gadaninę na temat Lotto, ale czekam cały czas na to, czy... Bo mam pytanie, a nie można samych przedmiotów uznać za zmienne? Więc rozumiem, że jeżeli uczestniczka miałaby ochotę nazwać duszki jak nazwy przedmiotów na liście i potem pokazać duszek pozycję ze zmiennej. Jerzy. Nazwać duszki. To jak nazwiesz duszka, to jest mało ważne, choć wydaje mi się, Jerzy, że nie
Nie wiem, czy to jest dobry trop. Aka Chodacka napisała, czy można by te przedmioty uznać za zmienne. Więc ja idę tutaj tym tropem, że to miałyby być ileś tam 7 zmiennych. No pewno tak można. Ja to załatwiłam jedną listą, ale zapewne tak też można by było na tip-top, ale zrobić. Obiecuję Wam, że zrobimy jeszcze, albo że zrobię sama, jeżeli czas nam nie pozwoli, że zrobię sama coś takiego, że w momencie, kiedy wylosuję laptop, to pojawi się laptop, a kiedy rózgę, to rózgę. Wybaczcie, nie będę rysowała rózgi, ale wczytam jakiegoś duszka, który będzie rózgą. Jeżeli jeszcze ktoś ma ochotę tam poczarować w sprawie tych przedmiotów jako zmiennych, to naprawdę proszę, odzywajcie się na czacie. Ja przechodzę już powoli do lotto. Czyli tak, zrobimy sobie tak, że kiedy ten duszek będzie kliknięty, no to wtedy musi nam się wylosować 6 liczb z zakresu od 1 do 49, jeśli się nie mylę, chyba tak? Chyba tak. No i teraz tak. Jeżeli lista to jest miejsce, gdzie wpisują się kolejne zmienne, to pierwsze, co my zrobimy, to my sobie ustalimy sobie zmienną. Jeszcze nie listę, ustalimy sobie zmienną. Bo teraz tak, wyobraźcie sobie, tak jak to jest w tej maszynie losującej, prawda? Pan potem, jak pierwsza kuleczka leci, to pan mówi tam wylosowano 42 i tak dalej, ale my ciągle mamy jakąś jedną wartość, która wpada nam do puli tych wszystkich 6 wylosowanych. My potrzebujemy jednej zmiennej, która, pod którą będą zapisywane kolejne elementy tej listy. I dlatego też ja tworzę zmienną wylosowana, no znowu dla wszystkich duszków. I teraz ta wylosowana musi być z zakresu od 1 do 49. Dlatego też z wyrażeń wezmę bloczek losuj od i daję tutaj 49. No i teraz w zasadzie ja... ale ja chcę, żeby ta wylosowana ciągle wrzucała się do tej listy. Listę sobie muszę stworzyć. Stwórz listę. Lista się będzie nazywała, nie wiem, jak lotto dla wszystkich duszków. Więc zaraz sobie powiększę scenę. Ja chciałabym, żeby wylosowana liczba wskakiwała na pierwsze, na drugie, na trzecie i tak dalej, aż do 6 miejsca, tak żebym za moment miała 6-elementową listę lotto. No i teraz tak, mogłabym powiedzieć, powtarzaj 6 razy to ustaw wylosowana na tę losową wartość i dodaj tą liczbę do listy, czyli mogłabym zrobić tak. Powtórz 6 razy i 6 razy powinno nam się, w zasadzie mogłabym zrobić tak, tak i popatrzmy, co ja teraz robię. Dodaj tę wylosowaną do liczby. Odpowiadam na pytanie Anny Pomykały, czy uda się ustawić liczby od najmniejszej do największej. Jest, kojarzę, że w bloczkach matematycznych jest taka też możliwość i do tego, przeglądając wczoraj projekty Michała Adamskiego z tego jego konta Smolec, widziałam taki projekt, który nie dotyczył lotto, natomiast ustawiał właśnie liczby w odpowiedniej kolejności. Więc zapewne jest, ale przyznam szczerze, że nie umiałabym chyba teraz wyjaśnić, jak to dokładnie zrobić. Tego nie załatwiamy jednym bloczkiem, tylko tworzymy do tego kawałek skryptu. I wiem właśnie, kojarzę, że Michał coś takiego robił. I teraz popatrzcie, mogłabym powiedzieć, żeby 6 razy ustawił wylosowaną na losuj od 1 do i dodał ją do listy. I ja to teraz, ja odpalę i zobaczymy, co się stanie. No i w zasadzie
Tutaj mieliśmy szczęście, a nie, właśnie nie mieliśmy szczęścia i bardzo się cieszę, że nie mieliśmy szczęścia. Popatrzcie, co się stało. W pozycji 2 jest 28 i w pozycji 5 również jest 28. A takiej rzeczy w lotto nie ma. My musimy jeszcze zrobić to tak, żeby te liczby nam się nie powtarzały. I dlatego troszkę sobie będziemy to modyfikować. Już to zrobimy. Więc nam się ma ustawiać ta wylosowana... Nie mam gdzie dać tego okna czatu. Nam ma się ustawiać ta wylosowana liczba na losową wartość. Ona ma przyjmować tę losową wartość z zakresu, ale pod pewnymi warunkami. Pod takim warunkiem, że jeszcze tej liczby nie było. Powtarzę, aż lista ma długość 6. Jeżeli lotto nie zawiera wylosowana, dodaj do listy. Dokładnie, tak. Dokładnie to mam zamiar zrobić. Kasia 3. Skąd wziąć ustaw? Ustaw jest w pomarańczowych bloczkach dane. I ja stworzyłam, zwróć uwagę, po pierwsze stworzyłam zmienną, która się nazywa wylosowana i właśnie tam jest ten pierwszy bloczek ustaw i stworzyłam listę, która ma zupełnie inne bloczki. Więc ten ustaw jest w jasno-pomarańczowych w danych. Wracam do pomysłu Jerzego. Rzeczywiście tam musi być powtarzaj aż, to jest żółty bloczek, żółty krokodyl i teraz ona ma się ustawiać, ale tylko w takiej sytuacji, czytam dokładnie to, co napisał Jerzy, jeżeli lotto jeszcze nie zawiera tego elementu, jeżeli nie zawiera, w związku z tym biorę z zielonych, nie, tutaj i tu jeszcze muszę powiedzieć, że ta lista ma jeszcze nie zawierać tego elementu. Wracam tu i popatrzcie. To jest ten bloczek, o którym mówiłam przed chwilą. Powiedziałam, że do niego jeszcze wrócimy. Jest taki bloczek. Lotto zawiera thing. Zawiera coś, zawiera dany element. Więc lotto ma jeszcze nie zawierać tej wylosowanej. To się będzie działo, ale tylko pod tym warunkiem. Więc ciach. No dobrze, to w takim razie sprawdźmy teraz, jak to działa. I teraz tak, ja kliknęłam czerwony znaczek i popatrzcie, to wszystko mi tutaj zostało, prawda? Ta lista już pełna, wylosowana na piątkę. W związku z tym dobrze by było jeszcze zrobić trochę porządku i powiedzieć, że kiedy kliknięto zieloną, to na przykład usuń wszystko z lotto, z tej listy lotto i ustaw wylosowaną na zero. Dobra, klikam zieloną. Mam porządek, czysto. Klikam na niego. No i teraz sprawdzam, czy jest taka sytuacja. Jest taka sytuacja, ale uwaga, pojawiło nam się 0. W pierwszej pozycji pojawiło nam się 0. No i teraz jak to zrobić, żeby tego 0 nie było? Czy wiecie w ogóle, dlaczego ono jest? Przechodzę sobie na moment do klik webinaru. Bo sami wpisaliśmy. No tak. Tu jesteśmy. Dobra. To w takim razie, jakie macie pomysły, żeby to tak nie było? Wystarczy pierwszą liczbę wylosować dowolną, pisze Magdalena. Tak. Słuchajcie, to, co mamy tutaj, można by było dać na... dać w tym miejscu. Takie mam wrażenie, że nam się na początku wylosuje ta jedna liczba. Zaraz zobaczę, czy nie mówię głupot. Ciach. Tak, mamy długość 6 i do tego nie mamy takiej sytuacji. Na samym początku losuje nam się jakaś pierwsza liczba, a dopiero później
sprawdza, czy tej liczby już nie ma gdzieś na liście i dolosowuje nam kolejne. Teraz tak. Leszek napisał, dlaczego powtarzaj, a nie warunek jeżeli. Pętla powtórz, aż długość listy będzie... Zaraz. Czytam na razie Leszka. Dlaczego powtarzaj, zaraz, bo teraz bardzo szybko. Dlaczego powtarzaj, a nie warunek jeżeli. Leszku, rozumiem, że chodzi ci o ten moment, dlaczego ja tutaj dałam powtarzaj aż. Dlatego, że w zasadzie moglibyśmy to samo zrobić. Rozumiem, że twój trop jest taki. Powtórz 6 razy i jeżeli nie zawiera tego elementu, ta lista, to ustaw wylosowaną na losuj od 1 do i dodaj. Jak dla mnie to by było ok, jak najbardziej. W Scratchu mamy tak, że możemy dochodzić do celów różnymi sposobami, a ja tutaj powiedziałam, że ona sobie ma powtarzać. Tylko zrobimy tak, to powtarzanie pozwala nam ciągle w koło Macieju losować. Słuchajcie, to nie było tak, że to się wylosowało 6 razy. Być może to losowało nawet 12 razy, tylko że 6 razy mieliśmy taką samą liczbę. Więc to będzie tak ciągle trwało to losowanie i to ustawianie tej liczby wylosowanej od 1 do 49 do momentu, aż rzeczywiście nie wylosuje nam 6 liczb. Natomiast Leszek, jeżeli masz ochotę, to spróbuj z tym jeżeli i sprawdź, jak to zresztą mogę szybko zrobić. A teraz tak, bardzo dużo osób teraz się odezwało i muszę to teraz... Justka napisała, a nie można pozbyć się ostatniego klocka. Ostatniego czy tam u mnie pierwszego. No oczywiście, że można się pozbyć, ale to jest, wiecie, teraz mieliśmy taką sytuację, a co jeżeli zero byłoby na przykład na pozycji czwartej, piątej czy tam drugiej. Więc to jest takie no, rozwiązanie dość połowiczne. No to my musimy się zabezpieczyć przed taką sytuacją. Pozwolicie, mamy jeszcze chwilę czasu, pozwolicie, żeby, tylko Leszek, proszę cię, odezwij się, czy chodziło ci o to, żeby zamiast powtarzaj aż było jeżeli. Tylko mi napisz, czy tak o to chodziło. Bo jeżeli tak, no to spróbujemy to zrobić i zobaczymy, jak działa. Leszek się nie odzywa. Albo ja przynajmniej tego nie widzę. Leszek nie pisze. OK, to w takim razie zostawiamy tak. Mnie się wydaje, że ten bloczek powtarzaj aż jest tutaj naprawdę przydatny i mocno taki fortunny, dlatego że program sam będzie próbował, aż nie wylosuje tych 6 liczb, których jeszcze nie było, które są inne. Natomiast no, aż mnie korci, żeby sprawdzić, co by było z jeżeli. Natomiast to powtarzaj wydaje mi się tutaj całkiem niezłe. No to tak, ja mam takie liczby, wy zapewne macie jakieś inne, więc jutro tłumnie pójdziemy do punktu lotto i będziemy skreślać kupony. Za wszystkich trzymam kciuki, żeby to jakoś poszło. Tyle jeśli chodzi o listy. No i teraz wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłam na początku. Listy są wykorzystywane właśnie bardzo często przy losowaniu jakichś liczb. I widzę, że nauczyciele, tak przeglądając stronę Scratch Meet Edu, widzę, że nauczyciele korzystają z tego albo żeby wylosować jakiś numer do odpowiedzi. Nie lubię nazywać uczniów numerami, raczej tego nie stosuję, ale jak najbardziej lista może zawierać wartości nie liczbowe, a wartości tekstowe. Dlatego, że jak kliknę ten plus, to ja tam mogę wpisać Magda, Kasia, Zosia, Staś.
Więc jak najbardziej ten kot nasz mógłby wylosować kogoś do odpowiedzi, choć nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby im się tak Scratch kojarzył, że teraz kotek scratchowy mówi, kto tam, kto przyjdzie dziś odpowiadać. Można byłoby, no w zasadzie wiecie, w różnych sytuacjach można byłoby zrobić tak, że nam kogoś tam wylosuje, że nie wiem, wylosuje dyżurnek, że wylosuje kogo tam jeszcze. Sami wiecie. Więc raczej nauczyciele korzystają z list właśnie do czegoś takiego. Aniu, a możesz uruchomić, bo w tym momencie wyświetla całą listę, napisała Kasia. Już uruchamiam. Ciach, ciach, ciach. Ok, wyświetliło mi całą listę. Lista jest sześcioelementowa i liczby są rzeczywiście z zakresu od 1 do 49. Tak to powinno działać. Ja jeszcze pokażę skrypt. Leszek się odezwał, że tak. Leszku, jeżeli w tym samym czasie też realizujesz ten projekt u siebie, to super by było, gdybyś to sprawdził. Ale ja też to szybciutko sprawdzę. Wyrzucę jednego krokodyla i dam tam kolejnego. Trop Leszka jest następujący. Jeżeli lotto nie zawiera wylosowaną, to ustaw wylosowaną na losuj od 1 do 49, a następnie ustaw tą wylosowaną, daj tą wylosowaną do listy lotto. Leszek, wydaje mi się, że o to ci chodziło. No to dobra, odpalam. Widzicie, co się stało? Wylosowało mi 37. Ja może powiem tak. W tym miejscu, zaraz kiedy duszek kliknięty, program mi wylosował 37. Po czym zaczął sprawdzać, czy wylosowana to nie jest 37, ale niestety nie powtarzał tego, aż ten warunek będzie spełniony. Tylko zrobił to jednorazowo i wpisał te 37 od poziomu 1 do poziomu 6 wszystkich elementów. Czyli jednak tego nie możemy zastosować. Musimy iść z tym powtarzaj. To się ma dziać ileś tam razy, ale za każdym razem sprawdzać sobie ten warunek. Wracam, żeby nie mylić ludziom, już powtarzaj, aż ustaw. I w tym momencie za każdym razem to będzie inna liczba. U Kasi się powiększa lista. Kasia, ale wiesz, że program stopujemy czerwonym znakiem, odpalamy zieloną flagą. No i ciach. Jeżeli rzeczywiście ty drugi raz klikniesz, no to drugi raz zostanie wykonany ten skrypt, kiedy duszek kliknięty. Więc przypominam, że program zatrzymujemy czerwonym znakiem. Wydaje mi się, że Kasia ma stop, tylko po prostu klika. No widzicie, już teraz też mam 12 elementów i już 18. Ale program stopujemy czerwonym znakiem. I wtedy jest OK. No dobrze, mamy to. No to teraz, Kasia, masz stop i naciskasz na czerwony znak, a potem zieloną flagę i duszka i to tak działa. Wiesz co, jak prześlę ten projekt, to sprawdź sobie powolutku, na spokojnie, czy aby na pewno wszystko jest tak samo ułożone, dlatego że nie mam takiej sytuacji. No i rzeczywiście losuje mi tylko 6 liczb. No to słuchajcie, to teraz tak, były już pieniądze na prezenty, były już prezenty.
to proponuję może teraz pobawić się trochę z krzykiem i z głośnością. Teraz już możemy wrzeszczeć, ile my to na te prezenty wydaliśmy. Widzę, że Jacek chyba idzie tropem teraz Leszka i wydaje mi się, że jemu odpowiada, że trzeba zastosować zamiast jeżeli i w przeciwnym razie, a nie same jeżeli. Panowie, popróbujcie, jeżeli chcecie dojść do celu tym sposobem, a nóż. Natomiast ja przejdę teraz do kolejnego projektu i to będzie projekt związany z pewnym działem, z pewnym w zasadzie jednym bloczkiem w czujnikach. Czy ktoś z Was bawił się kiedykolwiek z tym bloczkiem głośność? Niech się odezwą ci, którzy się bawili. I cóż to tam fajnego zrobili? O, Gosia napisała, że tak, a Rafał, że nie. Mhm. Zrobię taki też prosty projekt, ale no Beata, tak. Słuchajcie, Leszek jakiś. Leszku, czy to jest twoje rozwiązanie do maszynki losującej, tak? Tak mi się wydaje. Teraz zaraz ciach. Słuchajcie, ja teraz jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego projektu, to spróbuję włączyć projekt Leszka, który miał swoje inne rozwiązanie dotyczące. Halo, czy teraz mnie słychać? Cieszę się niezmiernie. Super. Ktoś napisał, że Leszek odebrał mi głos. Jeszcze tak źle chyba nie jest. Ale przejdźmy sobie do projektu Leszka. Leszek zrobił tak. Powtarzaj, aż długość listy równa się 6. Ustaw. Wy nie widzicie chyba tego, co? Tak, nie widzimy projektu Leszka. Oczywiście, udostępnianie. Już.
Świetnie by było, gdybym miała taką możliwość, a teraz widzę, że nie mam, ale już coś spróbuję z tym zrobić. Pulpit. Pełny ekran. Teraz mam nadzieję, że już będzie to widoczne. I Leszek, tak podszedł do sprawy. Już pokazuję. Kiedy duszek kliknięty, powtarzaj to wnętrze, aż lista będzie miała 6 elementów i ustaw zmienną na losuj, a jeżeli ta zmienna losuj jest elementem z testu, a przepraszam, jeżeli zmienna losuj nie jest elementem z testu, to wtedy dodaj do tej zmiennej test. No, całkiem ciekawe rozwiązanie, bardzo mi się podoba. Dobra, próbujemy, jak to działa. Ciach, ciach. I on. I nam nie losuje. Ok. Dobrze, to jak najbardziej to jest jeszcze do przemyślenia. Natomiast tok myślenia uważam, że jest bardzo, bardzo słuszne, żeby powtarzało to losowanie i dodawanie do listy tak długo, aż długość listy będzie równa 6. Także Leszek zastosował tutaj ten blok długość listy. My tego nie dodawaliśmy. Też zapewne widzicie, co kolejne osoby piszą na czacie. Kasować listę na początku po kliknięciu na kota. Leszek, pozwolisz, że ja to zrobię. Czyli usuń wszystko z testu. Tak napisał Jerzy. OK, mamy teraz sytuację, że pojawiły nam się dwie te same liczby. Więc coś nam tu jeszcze nie gra. Jeżeli losowanie nie jest elementem z testu, wtedy dodaj. Czyści nam teraz listę, to fakt, ale no niestety nam duplikuje nam te elementy. Tak szybciutko. Mam wrażenie, że wyciągnięcie jednego bloku ustaw na losuj od 1 do 49 spowoduje wpisanie już pierwszego elementu i później rzeczywiście to nie powtarza. Tak samo zrobiłam w moim projekcie. Pierwszy ustaw jest przed pętlą i no nie mam teraz takiej sytuacji. Przejdźmy proszę do... Leszek, zostawiamy to tak, czy jeszcze chcesz coś zmieniać? Jeżeli zostawiamy, to przejdźmy w takim razie do głośności. Test zawiera think. Myślę sobie, że idźmy już do głośności może, dlatego że pracujemy teraz troszeczkę jeden na jeden, a mamy dużo osób w pokoju, więc proponuję, żebyśmy poszli do kolejnego projektu, a nad tym możemy się jeszcze pochylić na przykład na koniec webinaru albo po webinarze. Zostało nam jeszcze definiowanie bloków i ta głośność. W związku z tym ja bardzo szybko zrobię projekt dotyczący użycia bloczka głośność, bo tutaj to naprawdę no, różne rzeczy można stworzyć, więc chciałabym tylko pokazać Wam kilka możliwości. Za chwilkę pewno będzie lawina Waszych propozycji. Widziałam kiedyś taki projekt i troszeczkę go też właśnie modyfikowałam z moimi uczniami. Projekt polegał na tym, że poruszaliśmy duszkiem
właśnie za pomocą dźwięku, który zostawał wyłapywany, był wyłapywany przez mikrofon wbudowany w komputer. No i dla dzieciaków, wydaje mi się, że przede wszystkim podstawówkowych, ale może nie tylko, to jest świetna zabawa, kiedy trzeba klaskać do komputera albo krzyczeć do komputera. I projekt ogólnie wyglądał tak, że mieliśmy sobie jedną postać na jakiejś tam wysokości Y i ta postać zawsze miała ten sam X, natomiast potrafiła skakać. I miała skakać wtedy, kiedy przelatywał nad nią ptak. I kiedy ten nasz kot z tym ptakiem się spotykał, no to wtedy gracz, kot, otrzymywał punkt. I pozwolicie, że chyba nie będę tworzyła całego projektu, bo to jest może zbędne, ale chciałabym pokazać Wam właśnie, jak kot może skakać za pomocą tego bloczka z czujników głośność. W związku z tym programuję kota na tej pustej scenie. Programuję kota, który, dajmy na to, zawsze będzie sobie startował gdzieś stąd. Czyli pójdzie do takiego X-a, Y-ka i teraz tak, on zawsze ma sobie ustawić Y, bo mówiłam, że X-y się nie zmieniają, ale Y ma sobie ustawić na to, gdzie jest teraz, ale dodamy do tego jakąś wartość. Więc ustaw Y na... I proponuję, żeby tak, no musi startować z tej pozycji, gdzie jest, u mnie jest na minus 118. Biorę znak plusa i on będzie startował z tej swojej pozycji minus 118, ale my do tej pozycji będziemy dodawać pewną wartość, a wartość będzie uzależniona od tego, jak mocno będziemy krzyczeć do komputera, krzyczeć, klaskać i tym podobne rzeczy. Żeby jeszcze wzmocnić ten efekt, to my sobie tę wartość sczytywaną z tego mikrofonu pomnożymy, nie wiem, razy 5, razy 10, więc ja tutaj w to drugie miejsce daję znak mnożenia i teraz biorę głośność i uwaga, ta głośność jest z przedziału od 0 do 100. Takie mamy tu widełki. I żeby efekt był spotęgowany, to dam razy 10, dajmy na to. Te osoby, które w tym samym czasie tworzą te projekty w Scratchu, to pobawcie się teraz przez moment, zobaczcie jak to działa. Ten kod, o teraz już mówię na tyle głośno, że kod mi gdzieś tam wędruje, żeby to nie było takie mocne, to ja mogłabym tam nie zrobić razy 10, tylko na przykład razy 3. Na momencik zamilknę. No, kod stoi w miejscu jako tako, choć oczywiście tutaj w domu no, są jakieś tam szumy i hałasy, więc ten komputer już to wyłapuje. No i dobra. I teraz wyobraźcie sobie, że nad kotem lata ptak albo nietoperz i dziecko powinno krzyknąć, czy powiedzieć, czy pstryknąć cokolwiek do tego komputera w momencie, kiedy ten ptak jest już centralnie nad tym kotem. Więc do takich rzeczy może służyć ten klocek głośność. Poza tym można by było, skoro my wiemy, tak oczywiście możemy zobaczyć cały kod. No ten kod na razie, Kasiu, jest taki no, ubogi. Ja tylko chciałam poruszyć kotem za pomocą nie palców, a głosu, a hałasu. Natomiast Kasia, czy ty pytasz o taki cały kod całego tego projektu razem z papugą? Ja może gdzieś to mam. Dobra, próbuję to znaleźć.
Jestem, o tutaj coś. Tak. Halo, słychać mnie? Tak, ok. Bardzo Was serdecznie przepraszam, że tak to z tym moim internetem też nie najlepiej. Teraz tak. Widzę tutaj pytania osób, które chcą dostać projekty na maila. Oczywiście tak, dostaniecie i Mikołaja, i Lotto, i dostaniecie tę papugę. Wiecie, chciałabym przejść jednak dalej, dlatego że wydaje mi się, że nie ma sensu, żebyśmy teraz realizowali cały projekt z tym kotem, który łapie papugę, który skacze do papugi. Ja chciałabym raczej pokazać to, że można też się bawić głośnością. Widzę, że Ilona tutaj jakiś swój projekt wysłała. Ilona, czy to też jest projekt dotyczący dzieci? Być może tak. Łapcie projekt, łapcie. Nie twój, okej. Okay. Jakiś inny, ale dotyczący głośności. W takim razie idźmy dalej. Tak, na maila projekty zamku oczywiście jak najbardziej wszystko będzie. To w takim razie idziemy dalej. Zostało nam 15 minut i zostało nam definiowanie nowych bloków. Więc tym się teraz zajmiemy. Ja jeszcze tylko powiem tak, że moi uczniowie szkoły podstawowej uwielbiają też takie projekty a propos wykorzystania tego bloczku głośność, jak ustaw rozmiar na.
dlatego że ten kod ma jakiś tam rozmiar, prawda? Tutaj mamy ustaw rozmiar na 100% i oni sobie w miejsce tego 100% dają ten bloczek głośność. I w momencie, kiedy są cicho, to ten kotek jest mikroskopijny, a potem zaczynają coś mówić, a kod rośnie. Więc często się bawią też z tym bloczkiem. To są takie projekty, wiecie, jak nie wiem, jak energia siada w grupie i trzeba im jakiegoś powera. To jest bardzo szybkie, bardzo proste, a daje taki szybki, łatwy, przyjemny efekt wow. Więc ja lubię wykorzystywać właśnie takie gadżety. Przechodzimy w takim razie do definiowania bloczków nowych. Ja pamiętam, jak zaczynałam swoją przygodę ze Scratchem, to w ogóle myślałam, że ta ostatnia kategoria to tym się na razie nie będę zajmować, bo to na pewno jest wszystko bardzo skomplikowane i tylko, nie wiem, ci, co pracują w liceum, to może będą z tego korzystać. A to jest absolutnie nieprawda. Dlatego, że tworzenie nowych bloków jest po pierwsze naprawdę proste i do tego jest tak bardzo uniwersalne, że to wy decydujecie, do czego to użyjecie i jak ten wasz nowy bloczek będzie wyglądał. I to może być coś absolutnie banalnego. Powiem wam szczerze, że jak poznałam Scratcha Juniora, a poznałam go później niż Scratcha, to sobie pomyślałam, ale ten fajnie jest w tym Juniorze, bo w Juniorze jest taki bloczek podskocz, czyli z tego miejsca podskocz do góry i wróć. Nie ma takiego bloczka w Scratchu zwykłym, w Scratchu seniorze, jak ja to mówię. No i wtedy sobie zdefiniowałam bloczek podskocz i to było 3 minuty roboty, a w sumie bardzo to było przydatne. Dobra, słuchajcie. Tworzymy sobie nowe bloki. I żeby sobie stworzyć te nowe bloki, to na momencik przejdę sobie jeszcze tutaj. Czy wy widzieliście może taką stronę? Ja ją wam przekleję do czatu. Ostatnio tę stronę na grupach mistrzowskich facebookowych podawała Iwona Wrzuska-Złotnicka. Chodzi o rysowanie śnieżynki, płatka śniegu. I możemy tam, prawda, zdefiniować sobie, żeby, nie wiem, 6 razy narysował jakąś taką figurę i obrócił się o jakiś kawałeczek, możemy wybrać kolor, no tam jakieś zabawy, prawda? No i dobrze, i rysuję. I coś bardzo podobnego właśnie z definiowaniem nowych bloków możemy zrealizować w Scratchu. O, to jest moja śnieżynka, także polecam tę stronę, pobawcie się z dzieciakami. A teraz wracam do Scratcha. I teraz, słuchajcie, dajmy na to, że ja chciałabym, bo my w tym projekcie mieliśmy między innymi, jeszcze na moment przejdę, mieliśmy tam narysuj figurę, narysuj jakiś pięciobok. I tutaj to już jest zdefiniowane, co to znaczy narysować ten pięciobok. Natomiast moglibyśmy sobie w Scratchu właśnie zdefiniować, jak narysowanie figury z ilomaż tam, z kilkoma bokami. W związku z tym tworzę nowy blok, czyli przechodzę do fioletowej kategorii więcej bloków, stwórz nowy blok. Pełna dowolność, jeśli chodzi o to, jak my ten blok nazywamy. Nazwijmy go tak, żebyśmy później rozumieli, o co tam w zasadzie chodziło. Więc u mnie to niech będzie, nie wiem, sześciobok. Sześciobok. I pięknie, sześciobok. I teraz tak. Są jeszcze opcje pod spodem. Są opcje, dlatego że my możemy do tego bloku dodawać parametry liczbowe, jakieś teksty, czyli to, co na przykład użytkownik wpisze gdzieś tam w polu odpowiedź i inne takie. Możemy dodawać parametry logiczne, które my jak na razie znamy z zielonych bloczków, czyli z wyrażeń, a możemy też dodać etykietę tekstową. Etykieta tekstowa to jest tak jak mamy, nie wiem, na przykład przesuń o, potem kółko jest tam 10 i kroków, no to te kroków to jest właśnie taka etykieta tekstowa, czyli coś, co idzie po jakiejś wartości liczbowej albo innej, tekstowej czy logicznej. Zastanówmy się, czy przy sześcioboku, jaki my parametr musimy mieć. No według mnie dobrze by było, żeby to był taki parametr, który nam mówi, jak długi ma być bok. Ja już sobie zdefiniowałam, że to ma być sześciobok, bo równie dobrze mogłabym powiedzieć, że to ma być figura, która ma
jakąś tam długość, i to jest pierwszy parametr liczbowy, i ma ileś tam boków, i to jest drugi parametr liczbowy. Natomiast ja tutaj idę na skróty, ja będę tworzyła tylko sześcioboki. W związku z tym wyciągnę sobie jeden, klikam na ten jeden parametr liczbowy i tutaj na przykład wpiszę długość boku. I powstaje mi taki bloczek, sześciobok, który ma jakąś tam długość boku, daje OK. No i pojawiło mi się na scenie potężny blok, definiuj, co to znaczy sześciobok z jakąś długością boku. No i teraz musiałabym się po kolei tam zastanowić, co znaczy narysować sześciobok. No na pewno musiałabym przyłożyć pisak i do tego chciałabym sześć razy. I teraz tak, co chciałabym sześć razy? Grupo droga, powiedzcie mi. Czekam na pomysły. Kąt 60 stopni, bok, przesuń o długość buł. Przesuń, o tak. Pierwsze co, to oczywiście on musi się przesunąć. I teraz tak, o ile kroków on ma się przesunąć? Ano o tyle, ile my mu zadamy. I uwaga, tylko i wyłącznie w definicji bloku my korzystamy z tego bloczka, długość boku. Nie korzystamy z żadnej zmiennej, z tego będziemy korzystać za chwilę. Natomiast przy definicji wszystko, co potrzebujemy, to jest to, ciach. Czyli ma się przesunąć o jakąś długość boku zadaną przez nas i do tego ma się odwrócić. I tutaj Robert bardzo celnie napisał, że ma się obrócić 360 przez długość boku. 360 przez długość. No a jeżeli ja będę chciała, żeby długość miał, nie wiem, 23 kroki, to 360 na 6, tak, dokładnie, prawie przy sześcioboku to będzie dokładnie, nie będziemy sobie robić tego dzielenia, drodzy nauczyciele, pójdźmy prosto, 360 na 6, nie? Czyli obracamy o 60 stopni. Chociaż to, co wy robicie, wydaje mi się, że co niektórzy są po szkoleniach, gdzie był projekt podobny z rysowaniem figur, to, co mówicie, jest bardzo cenne i jest bardzo uniwersalne, bo moglibyśmy sobie wtedy zdefiniować dowolną figurę i powiedzieć, że ma się obracać o 360 przez ilość tych boków, pewnie. No dobra, tak. A żeby jeszcze to nie, bo to teraz bardzo szybko narysuję, żeby to tak szybko nie następowało po sobie, to dajmy na to, ja powiem, żeby po każdym takim przesunięciu i obrocie czekał jakiś ułamek sekundy. 0,2. Dobra. Mam zdefiniowany, natomiast ja jeszcze nigdzie tego bloczka nie użyłam. Na razie mam samą definicję. Więc teraz sobie już ten mój sześciobok narysuję. No i zrobię tak, że nie wiem, jak spację nacisnę. Dajmy na to, że rysujemy spację. I uwaga, ja nie chcę po prostu narysować jednego sześcioboku, tylko ja chciałabym narysować jakąś taką coś śnieżynkopodobnego. Ale najpierw sprawdzę, czy to w ogóle działa. Czyli przechodzę do fioletowej kategorii i w tym momencie ja już mam bloczek sześciobok, on już mi się stworzył. Natomiast tutaj mam jakąś jedynkę wpisaną. My tutaj mamy mieć tę długość boku. Oczywiście moglibyśmy z klawiatury teraz wpisać na przykład 100 i OK. Natomiast chciałabym tak jeszcze bardzo szybciutko pokazać wam jeden ze sposobów pokazywania zmiennej, nie listy, a zmiennej, dlatego że ona jest używana dość rzadko. Mam na myśli suwak, więc stworzę sobie zmienną długość dla wszystkich duszków. I teraz tak, popatrzcie, no mam tutaj tę długość, prawda, i tak, no ona ma teraz wartość 0. I w zasadzie, nie wiem, duszek mógłby mnie pytać, jak długi ma być ten bok, miałby odpowiedź zapisywać jako zmienną, mogłoby tak być. Natomiast ja mogę też kliknąć prawym przyciskiem na tym okienku długość i wybrać sobie suwak.
I w tym momencie ten suwak mi się pojawia i do tego ja mogę mu zdefiniować minimum i maksimum. To się bardzo często przydaje, dlatego że no, potem się nagle okaże, że ktoś tam wybiera 1000, więc nie wiem, w skreczu te kroczki są bardzo malutkie, ja dam, dajmy na to od 80 do ilu? 200, dajmy na to. Okay. I ja za pomocą tego suwaka mogę już zmieniać sobie wartość zmiennej. I wtedy kot o nic mnie nie musi pytać. Ja już to sama sobie ustawiam na scenie. Więc gdybym chciała narysować pojedynczą figurę, to powiedziałabym, że jak spacja naciśnięty, to wtedy ma rysować sześciobok o długości podanej w zmiennej. I teraz biorę to stąd. I już sobie to... Wiecie co, jak pracuję z moimi uczniami, to im się czasami, przyznam szczerze, im się czasami miesza. Dlaczego w definicji mamy fioletowy bloczek, długość, a już przy wykorzystaniu tego bloczku mamy ten pomarańczowy, tę zmienną. Więc ja widzę, że muszę zwracać bardzo dużą uwagę na to, żeby im mówić, że ten ciemnofioletowy blok jest tylko przy definicji, natomiast później wczytywana jest wartość zmiennej. No dobra, czyli tak, ciach, ciach i spacja. No i on rysuje, ok, nawet mi wyjechał trochę, mam to maksimum za wysokie, mogłabym to w zasadzie jakoś tam sobie zmniejszyć, dać wartość maksimum mniejszą. Teraz, żebyśmy mieli porządek, to jeszcze z pisaka powiemy, że kiedy kliknięto, to ma czyścić wszystko, ale idziemy, mamy 3 minuty, idziemy do tego, żeby narysował coś podobnego do śnieżynki. Więc ja zmodyfikuję teraz ten skrypt, kiedy spacja, naciśnięty. Natomiast chciałabym użyć mojego nowego placka, żeby rysował sześciobok. Jakie macie pomysły na to, żeby on narysował ileś tam razy? I żeby powstało coś jak... wiem, Aniu, że on jest koślawy, ale to wszystko on jest koślawy, dlatego że on dobił do krawędzi sceny. I to jest moja wina, dlatego że nie powinnam była ustawiać tak dużej wartości. Powinna być mniejsza. Jakie macie propozycje, żeby powstała nam taka rozetka? Zmienne lokalne, globalne. Nie, nie, nie musimy nic się tutaj bawić. Kot powinien gdzieś indziej stać. Powtórz, obróć o kąt. Pętla, przesunięcie o stopnie. Powtórz 36, sześciobok, kąt 10. Ło, dużo mamy tutaj. Dobra, ale to, co się pojawia, to się pojawia. Powtórz. Więc powtórz ileś tam razy. I powtórz 10 razy. Dobra, jeżeli 10 razy ma rysować, to powiedzcie mi, o jaki kąt ma się odwrócić. Jeżeli 10 razy, jeżeli 10 sześcioboków będzie rysował. Powtórz 10 razy mam. Tak, 36, pewnie. Pewnie. Próbujemy, jak to działa. Dam minimum, ciach. No zobaczymy, czy teraz to jakoś pójdzie, czy nie dobije do krawędzi. A no nie dobije i mamy śnieżynkę, za chwilkę będziemy mieć. Można się oczywiście z tym pobawić, można powiedzieć w tej definicji, żeby jeszcze wykonywał jakieś ruchy, pełna dowolność. Więc jeszcze dodajmy zmień kolor, nie jest koślawo, tak, żeby losował kolory, dobra, czyli pisak. Ustaw kolor pisaka, albo może za każdym razem niech zmienia kolory. To też jest. Dobra. Zmień kolor o 10. Dałem może jakąś większą wartość. Ciach, ciach, ciach.
Stacja. No jest różnica, mogłabym dać większą wartość, wtedy te kolory mają szerszą tę paletę. No dobrze, ale mamy piękną śnieżynkę kolorową. O coś takiego chodziło. Tak, no może i jest ładnie. Więc ja podałam tutaj ten przykład definiowania nowego bloczka. Mnie się wydaje, że jest to warte dostosowania w momencie, kiedy w projekcie coś ma się pojawiać często, kiedy my po prostu często skorzystalibyśmy z jakiegoś takiego bloczka, którego nie ma. Więc Ania napisała może w definicji samego sześciokąta też zmienia kolor. Oczywiście, jak najbardziej można by było to zmień kolor dać. Tutaj wtedy on sześciokrotnie, tylko uwaga, będzie wtedy inaczej. On zmieni kolor po narysowaniu każdego z boków. On się przesunie, narysuje bok, odwróci, zmieni kolor. Więc wtedy to już w ogóle będzie och. Jeśli chodzi o to z wypełnieniem, to jest coś takiego jak stemplowanie i wtedy jest taka możliwość. Nie robiłam tego nigdy w życiu przy rozecie, tylko przy pojedynczej figurze i wtedy rzeczywiście on tak jak idzie, tak zostawia za sobą taką smugę. Moi drodzy, jest 20:32, w miarę nawet się wyrobiłam w czasie, co się bardzo rzadko zdarza. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych projektów, to jeszcze przez momencik jestem. Umawiamy się tak, na to, że wyślę link z wszystkimi nagraniami, również z tym obecnym. Poza tym wyślę Mikołaja z listą prezentów, maszynkę do losowania lotto no i nasze śnieżynki. I może jeszcze wyślę właśnie tę stronę, na której można sobie poćwiczyć rysowanie śnieżynek, tą, którą pokazywałam przed tym naszym projektem. No i bardzo serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję Ani Świć za moderowanie i za to, że gasiła pożary w momencie, kiedy mnie nie było. Wszystkiego dobrego dla Was. Jeszcze przez chwilę jestem i odpowiadam na jakieś Wasze pytania. No i pewno gdzieś tam kiedyś do kolejnego razu. Wesołych świąt. Ojej, to już jest taki czas, że się życzy wesołych świąt, no naprawdę. Czy będzie ciąg dalszy? Grażyno, przewidywane były dwa webinary ze Scratcha dla zaawansowanych. Ja nie wiem, jakie są plany webinarowe na przyszły rok. Ja jestem umówiona bardzo nieformalnie, o, mogę to Wam jeszcze powiedzieć. Ja jestem fanką Minecrafta. Gram dużo w Minecrafta i do tego wykorzystuję Minecrafta u mnie w szkole. I dlatego też zainteresowałam się programowaniem w Minecraft. Można to robić na różne sposoby. I wstępnie jestem już umówiona z paroma osobami, że na początku przyszłego roku na pewno poprowadzę webinar, który będzie tłumaczył programowanie w Minecrafcie za pomocą takiego programu, który się nazywa Computer Craft. Boski Mario poleca Pythona. Siadam do tego i siadam, ale jeszcze nie usiadłam, szczerze mówiąc. Ja muszę też dostosowywać tutaj poziom tej wiedzy i umiejętności do moich uczniów podstawówkowych, więc zastanawiam się, czy ten Python byłby dla nich lekkostrawny. Finansowanie Minecrafta w szkole, jak to jest? No tak, no Minecraft jest grą płatną, także może powiem tak, jak na razie moi uczniowie grają ze mną, a w zasadzie pracują w domu. Spotykamy się na serwerach, więc obchodzimy tą sprawę. Natomiast Ania 3 się śmieje z mojego dyrektora, znaczy nie śmieje, tylko stawia serduszko, ja też stawiam serduszko. Ania, ja chyba wiem, która to Ania jest. Natomiast od przyszłego roku kalendarzowego rzeczywiście zaczynam zajęcia Minecrafta jako zajęcia dodatkowe, popołudniowe. Zresztą już troszkę takich zajęć prowadziłam też.
I tak i będziemy mieć legalnego Minecrafta, no co zrobić, ale takie wydatki się generują. Kiedy mamy spodziewać się zaświadczeń po szkoleniach? No tak, dlatego że skończyliśmy ten cykl webinarów, czyli te dwa spotkania. Takimi rzeczami zajmuje się zapewne Krzysztof Jaworski. Natomiast z tego co wiem, to właśnie po skończonym cyklu te zaświadczenia będą do Was przesyłane, także wydaje mi się, że to już naprawdę wkrótce, naprawdę niedługo. Wszelkie rzeczy związane z Minecraftem, również Minecraftem Edu, na którym nie pracuję i do którego mam pewne zastrzeżenia, to na webinarze zapewne styczniowym, bo Iwona już tam, Iwona mnie dopytuje, czy taki webinar będzie. Także o takich rzeczach porozmawiamy wtedy. O, Boski Mario, już tam. Boski Mario, zajmujesz się też Minecraftem? O, to w takim razie dziewczyny, bo czytam, że... O, fantastycznie, Boski Mario, muszę się z tobą skontaktować, koniecznie. Dziewczyny, słuchajcie, czytam, że nie dostałyście zaświadczeń, ja porozmawiam jeszcze dzisiaj z Krzysztofem, przypomnę mu o tym, że koniecznie zaświadczenia mają pójść. Nie wiem, czy one będą w formie papierowej, raczej w elektronicznej, do wydrukowania, ale przypomnę Krzysztofowi, nie martwcie się, na pewno zaświadczenia będą. Okej, dobra, cieszę się, że jesteście cierpliwe. Jak można się zapisać na szkolenia od 2017 roku? Będzie informacja na stronie mistrzów, jeżeli będą jakieś nowe webinary, na naszych stronach facebookowych, więc oczywiście będziecie o tym wiedzieć. Robercie, materiały, tak jak już mówiłam, dostaniecie na adresy mailowe. Mam je wszystkie, więc będę wysyłać paczkę. Dziękuję Wam bardzo, dobrej nocy. A jeszcze mam tylko pytanie. Jeszcze pytanie do Boskiego Mario, który pracuje z Minecraftem. Rozumiem, że właśnie działasz na Pythonie, tak? I czy pracujesz w szkole gimnazjalnej? Gimnazjum. Mhm. Okej, dobra. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Mamy jeszcze 127 osób. Jeszcze chwilkę poczekam. Jerzy wysłał nam jeszcze propozycję lotto. Aga, nie wiemy jeszcze dokładnie, jak zostanie rozwiązana sytuacja ze szkoleniami stacjonarnymi. Na razie jeszcze nie prowadzimy zapisów. Wszystko na bieżąco można śledzić właśnie na stronach facebookowych albo na stronie Mistrzowie Kodowania. Więc na pewno coś takiego będzie. Uwaga, teraz Małgorzata pyta, czy relacje z zajęć z kodowania z uczniami mamy gdzieś przesyłać? Absolutnie nie. Iwona i Krzysztof zapytają Was w połowie roku i pod koniec roku dwiema krótkimi, przyjemnymi ankietami, co u Was, jak Wam się pracuje i czy wszystko dobrze, co zagrało, a co nie do końca. Natomiast absolutnie nie chodzi o to, żebyście się z czegokolwiek rozliczali, zapisywali i tak dalej. Nic z takich rzeczy. Violetta, bardzo dziękuję. Dzisiaj nawet z dzieciakami robiłam właśnie godzinę kodowania w Minecrafcie. To też całkiem przyjemne. 14 zadań. Więc dla dzieci, które kochają Minecrafta, to jest jakieś tam miłe urozmaicenie. Osób. Ludzie drodzy, jakaś kolacja, herbatka czeka na Was zapewne. Bardzo proszę o cierpliwość mniej więcej do soboty z przesłaniem tych materiałów z tego webinaru i nagrań z przyszłych, dlatego że no, jutro jeszcze ciężki dzień, ale usiądę do tego albo jutro wieczorem, albo w sobotę. Haniu, miłego oglądania. Papa, dziękuję za udział. Dobranoc, dobranoc.
No dobrze, kończę powoli. Marta, słuchałaś webinaru na telefonie, no to jest dopiero wyczyn. Dobrze, słuchajcie, kończę wydarzenie, bo inaczej będziemy siedzieć jeszcze pewno przez godzinę. Więc wszystkiego dobrego, spokojnej nocy i pewno jakoś za niedługo do zobaczenia. Pa, pa. Pozdrawiam wszystkich.